Na co zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania? Ten film kieruje głównie do osób, które poszukują mieszkania w okolicy, która nie jest im dobrze znana. Jeśli więc jesteś taką osobą, zapraszam do oglądania dalej. Sprawdź plan zagospodarowania. Na wizualizacjach nowych osiedli nie zawsze widać to, co jest lub będzie naprawdę. Chociaż muszę przyznać, że są wyjątki. Wczoraj wyskoczyła mi reklama osiedla domów segmentów, które budują się w mojej okolicy. Na wizualizacji tuż przy granicy osiedla widniała czteropasmowa droga, której jeszcze nie ma i która nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Niestety nie jest to regułą. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy w twojej okolicy nie powstanie autostrada, spalarnia śmieci, wielkie hale magazynowe czy 10-piętrowy blok, sprawdź plan zagospodarowania. Taki plan może sprawdzić każdy. Powinien być dostępny w gminie. Dotyczy się również mieszkań z rynku wtórnego. Może obecny właściciel wyprowadza się, bo wie, że za rok rozpocznie się w tym miejscu uciążliwa budowa. Sprawdź okolice. To naprawdę ważny punkt, bo często oglądamy przyszłe inwestycje w weekendy w ciągu dnia, a wtedy nie zobaczymy wszystkiego. Przejedź się po okolicy w tygodniu, w godzinach szczytu, sprawdź, jak wygląda sytuacja z korkami, czy może nie ma tam przejazdu kolejowego, na którym będziesz stał godzinę, czy da się w ogóle sensownie wyjechać z tego osiedla, czy da się przejechać drogą wewnętrzną, która może być zastawiona samochodami z każdej strony. Standard deweloperski. Jeżeli wybierasz na przykład pomiędzy dwoma, trzema różnymi inwestycjami, porównaj dokładnie ich standard deweloperski. Może okazać się, że mieszkanie, które na pierwszy rzut oka jest tańsze, wyjdzie cię drożej. Na przykład w tańszym mieszkaniu mamy nieotynkowany sufit z płyt prefabrykowanych, czyli goły beton na suficie i będziemy musieli zrobić sufit podwieszany, co da nam dodatkowe kilka tysięcy do remontu. Może w tym mieszkaniu nie być grzejników, gniazdek, włączników światła, kanalizacja może nie być rozprowadzona do przyborów. Tak naprawdę niewiele osób czyta standardy i porównuje je ze sobą, a warto to robić, żeby potem dokładnie wyliczyć budżet na remont. Wszystko na piśmie. To bardzo ważna wskazówka. Jesteś już na etapie rozmów z deweloperem. Wszystkie pytania zadawaj na piśmie i oczekuj odpowiedzi w takiej samej formie. Prawda jest taka, że niestety niektórzy powiedzą to, co chcesz usłyszeć, żeby tylko sprzedać mieszkanie. Na przykład lokal z ogródkiem. Pytasz, czy pomiędzy twoim ogródkiem i parkingiem prowadzi pas zieleni, czy chodnik, czy w ogóle nic. Deweloper odpowie, że oczywiście pas z zieleni z nasadzeniami. Nic nie będzie widać. A potem okazuje się, że nic z tego. I nie możesz tego egzekwować, bo to była luźna rozmowa z panem, sprzedawcą od dewelopera, który prawdopodobnie już tam nie pracuje. Ostatnio miałem klientkę, która kupiła takie mieszkanie z ogródkiem na parterze, nie zapoznała się ze standardem deweloperskim i była mocno zdziwiona, kiedy na odbiorze okazało się, że jej ogródek jest nieogrodzony. To znaczy są małe zielone krzaczki, które kiedyś urosną, ale obecnie wystarczy zrobić krok i jesteś w ogrodzie. Można byłoby poruszyć jeszcze wiele z tematów, na przykład opinie o deweloperze, ale z doświadczenia wiem, że jak ktoś jest zadowolony z dewelopera czy z jakiegokolwiek zakupu, to nie zostawia laurki w internecie. Ludzie piszą głównie wtedy, kiedy jest źle, a na podstawie kilku opinii ciężko jest wyrobić sobie wiarygodną ocenę. Poza tym często nie wiemy, kto pisał daną opinię, nie możemy się z nim skontaktować, czy sprawa została załatwiona, jak to się wszystko potoczyło dalej. Pamiętajcie, że tu nie chodzi o zakup słuchawek. To mieszkanie za kilkaset tysięcy złotych. Można oczywiście porównywać z poprzednimi inwestycjami tego dewelopera, tego generalnego wykonawcy, który buduje dla waszego dewelopera wasze osiedle, ale przy każdej inwestycji pracują inni ludzie, inne ekipy. Inwestycje mogą się różnić standardem. Często jest tak, że deweloper uczy się na błędach, ale bywa tak, że pierwszy etap jest super, a potem standard powoli maleje. Także można byłoby poruszyć jeszcze wiele wątków, ale te najważniejsze omówiliśmy. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was pomocne. Może Wy macie jakieś swoje sposoby na sprawdzenie mieszkania przed zakupem? Podzielcie się nimi w komentarzu. Ten temat poruszałem również w moim e-booku Odbiór mieszkania, jak odebrać mieszkanie od dewelopera. Napisałem go dla osób, które chciałyby odebrać swoje mieszkanie samemu lub jeżeli mają odbieracza, chcieliby cokolwiek wiedzieć o odbiorze. Jest to coś w rodzaju podręcznika z odbioru mieszkań. Zawarłem w nim wiedzę z całego mojego doświadczenia. Wyszło ponad 180 stron. 190 z dodatkowymi zdjęciami. 14 rozdziałów.
Z mojej strony pobierzcie sobie bezpłatny fragment i sprawdźcie, czy taka forma Wam odpowiada, czy to jest interesujące, czy Wam się przyda. Zależy mi na tym, aby podręcznik był naprawdę użyteczny. Jeżeli nie będzie Wam przydatny, możecie go zwrócić. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam, cześć.